Małgorzata Parys, dzień dobry. Czas na wydarzenia telewizji regionalnej, a oto co w programie przed nami. Odebrała telefon i straciła 13 tysięcy złotych. Na jej telefon komórkowy zadzwonił nieznany jej mężczyzna. Wziął pożyczkę, pieniędzy oddać nie miał zamiaru. W pewnym momencie mężczyzna postanowił odstąpić od umowy. Lubinianka odebrała telefon. Po krótkiej rozmowie z mężczyzną pozwoliła zainstalować na swoim telefonie aplikację do pulpitu zdalnego. Następnie postępowała według instrukcji mężczyzny i choć widziała, że składa on w jej imieniu wnioski o pożyczkę, nie zareagowała. 59-letnia kobieta straciła 13 tysięcy złotych. 29-letnia kobieta powiadomiła policję o tym, że padła ofiarą oszustwa. Na jej telefon komórkowy zadzwonił nieznany jej mężczyzna, poinformował, że jest maklerem giełdowym. Połączenie to nie zdziwiło lubinianki z uwagi na to, że w przeszłości miała konto maklerskie. Dla oszusta była to idealna okazja. Powiedział kobiecie, że musi wybrać wszystkie swoje oszczędności, by móc zlikwidować konto maklerskie. Następnie poinformował lubiniankę, gdzie ma się zalogować i jak zainstalować w swoim telefonie aplikację do zdalnego pulpitu. Mężczyzna, mając już dostęp do jej telefonu, wykorzystał to. 59-latka mówiła, że widziała, jak mężczyzna w jej imieniu składa wnioski w banku o pożyczki. Najpierw było to 40 tysięcy, później 30 tysięcy. Za każdym razem przez bank było to odrzucane. Następnie w którymś z kolei z banków uzyskał kredyt na kwotę 12 tysięcy złotych. Te pieniądze i 1000 złotych oszczędności kobiety mężczyzna przelał na swoje konto, po czym się rozłączył. To nie pierwsze tego typu zgłoszenie. Policjanci apelują o ostrożność i proszą, by nigdy nie podawać haseł do kont bankowych czy numerów kart kredytowych. W tej sytuacji kobieta nie tylko straciła swoje oszczędności, ale będzie musiała również spłacić zaciągnięty na nią kredyt. Nawet 3 lata więzienia grożą 56-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie 3 tysięcy pochodzących z zawartej pożyczki. Sprawca odstąpił bowiem od umowy pożyczki, jednak nie zwrócił pieniędzy, które zostały przelane na jego konto. Jedna z instytucji finansowych zawiadomiła Komendę Powiatową Policji w Jaworze o przywłaszczeniu przez 56-letniego Jaworzenina pieniędzy. 56-letni mieszkaniec Jawora zawarł umowę pożyczki z jedną ze znanych instytucji finansowych. Zgodnie z umową firma przelała na konto mężczyzny kwotę 3 tysięcy złotych. W pewnym momencie mężczyzna postanowił odstąpić od umowy, co też uczynił, składając specjalny wniosek. Niestety pieniędzy pożyczonych już oddać 56-latek nie chciał. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 3 tysięcy złotych, za co grozić mu może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Bez względu na to 56-latek będzie musiał także zwrócić pokrzywdzonej firmie przywłaszczone pieniądze. W ręce policjantów padł 46-latek, który zajmował się nielegalną produkcją alkoholu. Na terenie jego posesji kryminalni znaleźli całą linię do produkcji alkoholu etylowego, a także 150 litrów wysokoprocentowego trunku. Bimbrownik naraził Skarb Państwa na kilka tysięcy złotych i będzie musiał ponieść karę. W wyniku swojej pracy policjanci z Chojnowa ustalili, że mieszkaniec jednej z okolicznych wsi zajmuje się produkcją bimbru. Na terenie gminy, gdzie na posesji w trakcie przeszukania pomieszczeń ujawnili specjalistyczną aparaturę do wytwarzania alkoholu wysokoprocentowego, w zabezpieczonych beczkach znajdowały się różne odczynniki i surowce służące do jego wytwarzania. Mundurowi w sumie zabezpieczyli 150 litrów alkoholu etylowego bez polskich znaków akcyzy. 46-latek naraził swoim działaniem Skarb Państwa na straty w wysokości około 7 tysięcy złotych. Dodatkowo śledczy przedstawili 46-latkowi zarzut wyrabiania alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie jego wyrobu i sprzedaży. Za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi tutaj kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają przy tej okazji, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia może być groźne dla zdrowia lub życia. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze. Rząd luzuje obostrzenia. Musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie. Zamiast w szkolnych murach, nauka w serwisach samochodowych. Uczniowie będą zdobywać u nas doświadczenie i wiedzę. Rząd w trakcie środowej konferencji prasowej zapowiedział, że do końca maja odblokuje wszystkie sektory gospodarki. Do szkół mają wrócić uczniowie, otwarte zostaną hotele, restauracje i kluby fitness. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane co 2 tygodnie.
Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali, że najgorsze już za nami. W związku z tym systematycznie będą odmrażane kolejne branże gospodarki. Wszystko będzie zależeć od liczby zakażeń i umieralności. Od tego, jaka będzie dynamika w tych kilku podstawowych kryteriach, o których wiele razy mówiliśmy, uzależniamy dalszy harmonogram działań. Na początku będziemy mogli korzystać z obiektów sportowych. Na świeżym powietrzu aktywność sportową będzie mogło uprawiać nawet 50 osób. Od soboty 8 maja swoją działalność wznowią hotele z maksymalnym obłożeniem w wysokości 50%. Wcześniej od 4 maja otwarte zostaną galerie handlowe, a także sklepy budowlane i meblowe. Działalność wznowią także galerie sztuki i muzea. Po długim weekendzie majowym dzieci z klas 1-3 mają wrócić do zajęć w szkołach. Natomiast od 15 maja starsi uczniowie z klas 4-8 oraz ze szkół ponadpodstawowych będą mogli wrócić do szkół w systemie hybrydowym. 15 maja będziemy mogli również usiąść na świeżym powietrzu w ogródkach należących do restauracji i kawiarni. Będą mogły także działać kina i teatry na świeżym powietrzu. Tego dnia również przestanie obowiązywać nakaz zasłaniania ust i nosa na zewnątrz, jeśli wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy osób spadnie poniżej 15. Będzie można organizować imprezy okolicznościowe, ale na świeżym powietrzu i maksymalnie na 25 osób. To także ważna data dla fanów sportu, gdyż na trybuny obiektów sportowych będą mogli wrócić kibice. Momenty luzowania gospodarki będą wprowadzane co 2 tygodnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz tempa szczepień Polaków. To 2-tygodniowe tempo jest nam potrzebne po to, żeby obserwować efekty wprowadzanego luzowania. Tak jak powiedział pan premier, musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych tych regulacji luzujących. Na otwarte obiekty gastronomiczne zaczekać musimy do 29 maja. Wewnątrz będą obowiązywały limity do 50% klientów. Od końca maja wszyscy uczniowie mają również normalnie uczestniczyć w lekcjach w szkole. Od 29 maja będzie można zorganizować także wesela i komunie w salach. Praktyki zawodowe u największych dealerów samochodowych w Polsce. Nauka zawodu blacharza, mechanika czy lakiernika. To czeka na uczniów klasy wielozawodowej branży motoryzacyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie. Dzięki praktykom, warsztatach czy serwisach samochodowych uczniowie zdobędą niezbędne doświadczenie w przyszłej pracy. Klasa wielozawodowa branży motoryzacyjnej to pomysł dyrektora szkoły Dariusza Tomaszewskiego. Nauka praktyczna zawodu będzie odbywała się nie w murach szkolnych, a w warsztatach i serwisach samochodowych przyszłych pracodawców. Kadra pedagogiczna się starzeje, a brak tej nowej krwi tych absolwentów po studiach. No, nie ma się co dziwić, płace w szkolnictwie nie zachęcają młodych ludzi do tego, żeby po studiach politechnicznych przyjść i pracować w szkole. Więc żeby za 3, 4, 5 lat nie spotkać się tutaj z taką dziurą w branży motoryzacyjnej, wymyśliliśmy coś takiego i miejmy nadzieję, że to zadziała i będziemy mieli mechaników, lakierników, blacharzy w Lubinie, a nie we Wrocławiu. Uczniowie będą zdobywać u nas doświadczenie i wiedzę z najnowszych technologii, z samochodów hybrydowych, elektrycznych. Także mamy nadzieję, że przyciągnie to młode pokolenie, ponieważ jak gdyby ten wizerunek mechanika już trochę się zmienił. To nie jest człowiek, który siedzi w kanale i jest umorusany w smarach, tylko przeważnie jest to człowiek, który siedzi w samochodzie razem z komputerem i analizuje trudne przykłady. Przypadki. Uczniowie będą się kształcić u przedstawicieli branży samochodowej, takich jak Revo Autoservice, Toyota Lubin Dobrygowski, Hyundai Dexpol w Rublowie, Kia Gam Lubin, Mazda Grupa Wróbel i Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Dilerzy samochodowi zgodnie przyznają, że kształcenie w takich zawodach jest niezwykle potrzebne. Za kilka lat może zabraknąć już rąk do pracy. Potwierdza to również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. Pracodawcy oczekują jednak, aby kandydat do pracy był kimś, kto ukończył jakąkolwiek szkołę, chociażby mechaniczną, tak, chociażby budowlaną, chociażby, żeby miał jakiś zawód. Niestety w urzędzie coraz więcej osób jest takich, którzy studiują albo są w trakcie nauki, którzy poszukują pracy biurowej. Mamy mało osób, które tak naprawdę są pracownikami, którzy podjęliby pracę w konkretnym zawodzie. Pomysł utworzenia klasy branży motoryzacyjnej spotkał się z dużą aprobatą. Od kilku lat, a może nawet i kilkunastu, trochę kierunki te branżowe i zawodowe, no nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Natomiast rynek pracy na pewno potrzebuje fachowców, specjalistów. Problem też pojawia się z tym, że nie ma nauczycieli do
wykształcenia zawodowego. Dlatego taki pomysł jak dzisiaj, jakby współpraca szkoły razem z dealerami samochodowymi w Lubinie jest jak najbardziej świetna. Dlatego gratuluję panu dyrektorowi, dealerom, że nawiązali współpracę, bo to będzie z korzyścią dla uczniów i dla nas wszystkich. Uczniowie rozpoczną naukę w klasie wielozadaniowej branży motoryzacyjnej już w przyszłym roku szkolnym. Coraz dłuższe i cieplejsze dni sprawiają, że działkowcy częściej bywają na swoich działkach. Niestety zdarza się, że oprócz właścicieli i gości mogą odwiedzić je również złodzieje. Głogowska policja radzi, jak zabezpieczyć się przed działkowymi kradzieżami. Działkowicze rozpoczęli kolejny sezon, wraz z nim liczą kolejne straty. Jak co roku bowiem na działkach dochodzi do szeregu włamań, kradzieży i zniszczeń. Policja przypomina, to okazja czyni złodzieja, więc już teraz zadbajmy o należyte zabezpieczenia naszego mienia. Apelujemy o właściwe zabezpieczenie, o właściwe zamki, o przygotowanie okiennic, które bardzo często stawiają opór osobom, które chcą się dostać, ale również o świadomość, że osoby, które znajdują się na alejce, przyjeżdżają, spacerują w okolicach naszych posesji działkowych, nie zawsze mogą być to osoby, które przychodzą po to, aby tylko pospacerować. Okres wzmożonej aktywności działkowiczów mogą wykorzystać złodzieje i włamywacze, szukając na działkach wartościowych przedmiotów. Zwracajmy uwagę na pojazdy pozostawione na parkingach. Jeżeli jest taka możliwość, spisujmy tablice rejestracyjne, przekazujmy takie informacje chociażby policjantom dzielnicowym, informujmy policję o wszelkich sytuacjach, które wzbudzają w nas niepokój. Policja zachęca też, by w ramach przeciwdziałania kradzieżom wykazywać tak zwaną sąsiedzką czujność. Rower miejski wkrótce znów dostępny dla mieszkańców Polkowic. Na ulice miasta trafi 100 rowerów miejskich, w tym część dla rowerzystów z rodzinami. Rower miejski w Polkowicach ruszył 2 lata temu. Teraz wraca po rocznej przerwie związanej z pandemią, ze zdwojoną liczbą jednośladów i większą liczbą stacji. Umowa na dostawę roweru miejskiego do Polkowic została podpisana. I bardzo się cieszymy, dlatego że ten rower miejski cieszył się 2 lata temu ogromną popularnością. Przypominam, że w zeszłym roku ze względu na COVID nie udało się go uruchomić, ale 2 lata temu na 50 rowerach miejskich polkowiczanie przejechali ponad 44 tysiące kilometrów. To jest chyba rekord nie tylko regionu. Będzie więcej rowerów, ale też więcej stacji, w sumie 22. To polkowiczanom bardzo mocno się spodobało i cieszymy się, bo to się wpisuje w tą naszą politykę rowerowych Polkowic, rozbudowy dróg rowerowych, ale też pobudzania do aktywności oraz przesiadania się z samochodu właśnie na inne alternatywne środki, niskoemisyjne środki komunikacji. Gmina Polkowice dba o to, by polkowiczanie mieli na czym jeździć, ale dba również o miejsce, gdzie amatorzy jednośladów mogliby korzystać z rowerów. Kończy się właśnie budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do rodzinnych ogrodów działkowych Relaks w Polkowicach. Jest to ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Alei Piłsudskiego. Będzie ona łączyć ulicę Przemysłową do ulicy 11 lutego. Będzie to ścieżka rowerowa długości około 500 metrów, dokładnie 489 metrów. Ścieżka rowerowa szerokości 2 metrów, będzie to ścieżka dwukierunkowa oraz chodnik 1,5 metra. Inwestycja kosztuje ponad 400 tysięcy złotych. W Polkowicach jest aktualnie 14 kilometrów dróg rowerowych. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję za uwagę i do widzenia.